A się to się wyłącza. Z miejsca ten motor lepiej startuje tego speeda. W związku z tym, że jeździłem i mam czas na napicie kawy i zjedzenie tego pączka, chociaż jestem na diecie. Też powiedz mi, jakie masz, przyjacielu, oczekiwania wobec tego toru i dzisiejszego dnia i tych motocykli przede wszystkim, z którymi się dzisiaj spotykamy? Wobec toru moje oczekiwania są takie, aby przyczepność pozwoliła na to, by nie zapoznać się bliżej z asfaltem. I to są jedyne oczekiwania. Jeżeli na samą myśl o nowym Triumfie Tridencie 660 klaskaliście stopami, to mam dla Was świetną informację. Oto i on, oto i jest Trident 660, a więc motocykl dla ludu. Słuchajcie, jeździmy po torze. Najpierw dorwałem Speed Tripla 1200 i byłem nieco przestraszony. Jeździłem jako pierwszy dzisiaj. Było jeszcze chłodno, a tor był bardzo śliski. Dwa razy uciekł mi przodek i jeździłem zachowawczo. Później się troszeczkę rozkręciłem, natomiast raczej jeżdżę ostrożnie na torze asfaltowym. No i tak sobie jeździłem tym Speed Triplem, jeździłem, przyzwyczaiłem się do niego i było fajnie. A co Cię najbardziej w Triplu podobało? W tym? No. Co mi się najbardziej podobało? Tak. Wiesz co? Kurde, to, że mimo wszystko, że to jest duży motocykl, tak, 1200 pojemności, to się jeździ nim jak 700. A mówił kolega, że jeździł tym starszym przed chwilą. Jeździł. I jak ci to tak... Tamten był bardziej kulturalny, a ten jest bardziej drapieżny. Czyli bardziej sportowy. Tak. No to fajnie. Dlatego to pewnie tylko jest wersja RS, bo nie ma zwykłej już. I nie wiedziałem, że ma karbonowy but. Jest to power naked bike, jak dla mnie, jeśli można by było takiej terminologii użyć. W tej chwili nowy Speed ma 180 koni i waży niecałe 200 kg, więc jest to motocykl na pewno, jeśli nazwiemy go naked bike'iem, to jest to naked bike wyczynowy. Wiecie, co jest najlepsze? Nowy Speed Triple, czyli Speed Triple 2021, ma o 30 koni mechanicznych więcej niż poprzednik i o 9 Nm więcej niż poprzednik. A jednocześnie nowy Speed Triple jest 7 kg lżejszy niż poprzednik. Gdyby zło miało być motocyklem, to na pewno byłoby tym sprzętem. To jest, no... Ojejku. Później wsiadłem na Tridenta 660 i na tym Tridencie zacząłem jechać tak jak na Speed Triplu, ale przepałowałem pierwszy zakręt i bym poszedł w opony. Zapytacie, jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że nie jechałem tą samą prędkością. Wydawało mi się, że jadę tą samą prędkością. Jechałem zdecydowanie szybciej, a praw fizyki nie jestem w stanie oszukać. No i okazuje się, że nawet taka guła jak ja może jeździć sobie Tridentem 660 po torze, fajnie poćwiczyć, no bo jeżeli ratowałem się przed wyleceniem z zakrętu, to raczej ćwiczyłem. No i poradziłem sobie, opanowałem ten motocykl dzięki niskiej masie, dzięki łatwości prowadzenia tego motocykla. I finalnie okazało się, że o ile na przykład jeździłem tylko pierwszym biegiem po całej nitce torze Speed Triplem, to tutaj dochodziłem do trzeciego biegu. Czy oznacza to, że mamy tak krótkie biegi? Pewnie troszeczkę tak, ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu mogłem sobie pozwolić na więcej. Mamy 1 czerwca, wtorek i testy Triumfa Tridenta 660 oraz Speed Tripla 1200, czyli całkowicie różnych maszyn, całkowicie może nie sportowych, a może i sportowych. To właśnie na Tridenta 660 czekałem najbardziej i to właśnie Trident 660 jest dla mnie dzisiejszym gwoździem programu. Dlaczego? Na razie jeden motor ma mały problem. Właściwie to ja mam problem, że nie dało się włączyć tam trybu track. I okazuje się, że jeżeli nie możesz włączyć trybu track, bo był tam zablokowany, bo coś, i w tym momencie nie możesz robić rzeczy, które ja chcę robić na motorze. Więc w tym momencie wchodzi ci taki motor, który nie ma trybu track. I wiesz o tym, że jak jest o wiele prostsze, o wiele łatwiej jest coś tam wyłączyć, włączyć, przełączyć. I on może okazać się, że on robi więcej rzeczy niż motor bardziej skomplikowany. No i jest tak, jak mniej więcej przewidywałem. Jest klasycznie, lekko, neutralnie i przyjemnie. To też chyba chodzi o to, że po prostu ten motocykl jest taki filigranowy. I na nim inaczej siedzisz i inaczej czujesz tą moc. To jest tak jak w motocyklu adventure'owym. Jak zdejmiesz przednią szybę, to on się nagle wydaje 30 kg lżejszy. I tak jest w przypadku Tridenta. Że on jest taki, siedzisz sobie na tym małym osiołku z okrągłymi zegarkami i lampą. Klasyka.
pomieszana z nowoczesnością, czyli okrągły zegarek z cyfrowymi wyświetlaczami. Obrotomierz, prędkość maksymalna, paliwo, godzina, no i komunikaty podstawowe. Nie mamy zbliżeniowego kluczyka, mamy klasyczny, co mi osobiście odpowiada. Jedźmy się przejechać. W ramie Tridenta znajdziesz czterosuwowy, trzycylindrowy, chłodzony cieczą 12-zaworowy silnik rzędowy o pojemności 660 cm3. Jednostka generuje moc 81 koni przy nieco ponad 10 tysiącach obrotów i 64 Nm mocy. Jak to bywa w przypadku trzycylindrówek Triumfa, nie trzeba tego pieca jakoś mocno kręcić, natomiast nieco bardziej niż klasyczną dwucylindrówkę. W zawieszeniu też nie ma biedy, zarówno z przodu i z tyłu znajdziecie widelce Showa. Daje radę, nie jest to oczywiście najszybsze, najlepsze i najfajniejsze zawieszenie na rynku, no ale cena 35 100 zł robi swoje. Z Tridentem trochę jest tak, że to jest nowy naked bike, który no nie do końca wpisuje się w ten kanon motocykli naked bike miejskich, które poznajemy w ostatnim czasie. Ja troszeczkę widzę w nim korzeni Heritage, mamy wielki, okrągły zbiornik, trochę nawet bym powiedział nawiązujący do Scramblera 1200. Mamy okrągłą lampę, co mi osobiście bardzo przypada do gustu. Cieszą mnie okrągłe lampy, cieszy mnie klasyka, cieszy mnie zadupek, który jednocześnie jest siedzeniem, cieszy mnie niska masa, a nie cieszy mnie to. To nie lubię tego. Fajniej by było, gdyby był taki błotniczek, byłoby to przyjemniejsze dla oka, mojego oka. Bo jestem zaskoczony, że ten motor w ogóle istnieje. Spodziewam się, że będzie jeździł pomiędzy Yamaha MT-07 a MT-09. I wydaje mi się, że wystarczy na niego popatrzeć, tak jest. Rozmawiałem dzisiaj z wieloma osobami, będąc tutaj na teście, i nawet niektórzy twierdzili, że jest to świetny motocykl na tego typu tory. I sprawdzi się doskonale, jeżeli chciałbyś mieć Tridenta jako drugi motocykl. Jeżeli na przykład masz w swoim garażu GSA 1200 Multistradę i potrzebujesz takiego motocykla daily, no to Trident na pewno będzie takim fajnym osiołkiem. Bardzo fajny, lekki, poręczny motocykl dla kogoś, kto nie jest jakoś bardzo zaawansowany, bo jak ktoś jest bardziej zaawansowany, to troszkę będzie mu jednak brakowało mocy. Ale tak myślę, że jako drugi motocykl w garażu, czy powiedzmy jako coś takiego na tor, na weekendowe jakieś takie rozrywki, to myślę, że bardzo fajny, bardzo udany sprzęt. Myślę, że głównie dzięki temu, że jest trzycylindrowy silnik. Z drugiej strony, niektórzy mieli już takie, jakby to powiedzieć, myśleli, że nic z tego fajnego nie będzie, że to będzie taki tani motocykl, który będzie tylko i wyłącznie tani, ale po przejechaniu kilku kółek zdanie zmienili. Dlaczego? Dlatego, że moc ponad 80 koni w zupełności wystarcza nie tylko do jazdy miejskiej, ale i do fajnego pojeżdżenia po takim torze, na jakim jesteśmy dzisiaj. Oprócz tego mamy bardzo neutralną pozycję za kierownicą, bardzo neutralne hamulce, bardzo neutralne zawieszenie i neutralny charakter silnika. Czy jeżeli coś jest neutralne, to jest do kitu? Może i tak dla osób, którzy potrzebują adrenaliny i poszukują emocji, najwyższych emocji z jazdy. Ale tutaj mamy motocykl za 35 100 zł, czyli niewiele. To jest coś takiego między MT-07 a MT-09. To jest coś takiego, co was dowiezie do pracy, to jest coś takiego, co pozwoli na wyjazd wakacyjny, to jest też coś takiego, co w weekend was w zupełności zadowoli. Ciężko jest mi znaleźć wady na krótkim teście, są to dzisiaj pierwsze wrażenia z jazdy. Więcej opowiem wam już niedługo, kiedy uda nam się dorwać na dłużej ten motocykl i przetestować Triumfa Tridenta 660. Tymczasem ja wam dziękuję, cześć i pa, i do następnego.